Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Czarnecki, a to jest kolejny odcinek Bednarskiego Podcastu. Dzisiaj w nieco zmienionej, eksperymentalnej formie, więc mam nadzieję, że to zostanie dobrze odebrane. No i przede wszystkim jest to odcinek, można powiedzieć, szczególny, ponieważ jubileuszowy. Ponieważ kilka dni temu obchodziliśmy pierwszą rocznicę działalności naszego programu, więc bardzo dziękuję, że są Państwo z nami i mam nadzieję, że ten projekt dalej będzie się rozwijał w tym kierunku. A dzisiaj zapraszam na rozmowę z dziennikarzem, publicystą, filozofem Tomaszem Stawiszyńskim. Oczywiście, jeżeli rozmowa Państwa zainteresuje, to bardzo zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału YouTube, a także odwiedzenia strony facebookowej, do której link znajduje się w opisie filmu. I przypominam, że Bednarski Podcast dostępny jest również w formie audio na platformach streamingowych, do których link również w opisie. Zapraszam serdecznie na rozmowę. No dobrze, to... Tomaszu, dużo się ostatnio dzieje na świecie, zwłaszcza te ostatnie kilka miesięcy było, było, były obfite w takie dosyć wyraźne, jaskrawe wydarzenia, które na pewno wszyscy odczuliśmy. No, taki najbardziej aktualny przykład i taki najbardziej jeszcze wyraźny, no to od razu się nasuwa tutaj. Z ostatniego miesiąca oczywiście mam tu na myśli szturm zwolenniku Donalda Trumpa na czele z rogatym szamanem na Kapitol. Yy, w Stanach Zjednoczonych. No i ja, jak przypominam sobie, jak śledziłem te relacje z Waszyngtonu wtedy na bieżąco, to tak od razu przyszło mi do głowy, żeby może z kimś o tym porozmawiać. I zastanawiałem się, czy tu może jakiegoś analityka politycznego zaprosić, broń Boże, polityka. Pomyślałem, a co, jakby może porozmawiać z filozofem. I, i to wydał mi się taki sensowny trop, więc oto jesteśmy. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać. Ja również dziękuję za zaproszenie bardzo. Także może właśnie od tego zacznijmy, bo chciałbym Cię zapytać co właściwie dzieje się na świecie teraz, patrząc z perspektywy filozofa, czy może szerzej w ogóle filozofii? Czego jesteśmy, jesteśmy świadkami? No nie wiem, czy, czy tak by się dało tą jedną perspektywę filozoficzną wyekstrahować, bo jak pewnie wiesz i pewnie nasi słuchacze, słuchaczki też sobie z tego zdają sprawę, w zasadzie nic takiego jak filozofia nie istnieje, tylko jest bardzo wiele różnych perspektyw, różnych pomysłów na rzeczywistość, różnych opowieści o świecie, które pod tym mianem występują, ale które często są w ogóle wobec siebie zupełnie sprzeczne i, i nie łączą się za bardzo ze sobą. Więc, więc myślę, że co filozofia, to inna perspektywa, co ktoś, kto tą dyscypliną się zajmuje, to inna perspektywa. Poza tym też myślę, że tak wiele się dzieje, jak słusznie powiedziałeś, że dziś no, potrzebujemy narzędzi rodem z różnych dyscyplin, z różnych dziedzin i nauki, i refleksji szeroko rozumianej, humanistycznej do tego, żeby w ogóle rozumieć Rzeczywistość, a, a, a pewnie z, no, i tak nasze rozumienie jest w ogromnym stopniu ograniczone, bo, bo nie jesteśmy w stanie, i to jest jeden z zasadniczych problemów współczesności, już uchwycić jakiegoś takiego jednego, y, 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 jednego fundamentalnego procesu, który jest gdzieś pod spodem wszystkich zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Nauka się strasznie w ciągu ostatnich stu lat wyspecjalizowała, i, i, i rzeczywistość stała się taka przez to złożona, trudna, niejasna. I właśnie między innymi dlatego myślę, rogaty szaman znalazł się na Kapitolu, że pod wieloma względami świat, w którym żył jest i żyje, jest światem nieoczywistym, trudnym, niepewnym, skomplikowanym, którego nie sposób opisać właściwie w taki. W taki sposób, jak, jak może y, 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 oczekiwałoby tego Twoje pytanie. Więc myślę, że jesteśmy w jakimś punkcie, y, w którym właśnie trudno nam znaleźć y, język do opisu świata, w którym trudno nam y, jakiś jeden wspólny mianownik dla wielu aspektów tego, co się dzieje, znaleźć. W takim momencie przejściowym, w momencie, kiedy nam się sypią pewne stałe, które wcześniej mieliśmy, którym się posługiwaliśmy do tego, żeby rzeczywistość rozumieć, ale jeszcze nowe nam nie zostały dane, jeszcze nie wypracowaliśmy tych nowych i, i, i myślę, że to jest w ogóle bardzo trudny moment. Bo ludzki umysł dąży do stałości, pewności, do właśnie takich jakichś sposobów nazywania świata na różne sposoby. A jakich nie dostaje, no to sięga po takie różne dziwne, ale, ale dostarczające pewnej satysfakcji, jak teorie spiskowe na przykład. Myślę, że podejmując próbę dekodowania tych zdarzeń, no, to jest właśnie jakieś takie fundamentalne pytanie dotyczące perspektywy. Czy to jest proces, właśnie kontinuum, czy może z drugiej strony jest formułowany taki pogląd, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju momentem granicznym między, między jedną a drugą epoką, pewną ostatecznością, której nie doświadczyliśmy od no, przynajmniej dekad. Jak byś się do tego odniósł. No, myślę, że na pewno y, zwróćmy uwagę, że już nie ma tego Trumpa i tego szamana na Kapitolu. Trumpa nie ma w Białym Domu, że to y, w każdym razie na moment zostało zatrzymane. Ten rodzaj specyficznego y, procesu politycznego, który Wejście na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpo, Trumpa nawet nie tyle zapoczątkowało, co było tego procesu jakimś intensywnym przejawem. I do mnie bardzo przemawiają takie narracje, które raczej starają się. To, co się dzieje, rozumieć i widzieć to jako właśnie pewne kontinuum, to znaczy nie jako zjawisko oderwane całkowicie od rzeczywistości, będące efektem działania sił chaosu, będące y, produktem. Złego zachowania, złych ludzi, którzy przejęli stery polityczne w kraju, w którym wszystko było świetnie i gdyby nie ci źli ludzie, to tak naprawdę dalej żylibyśmy w tym spokojnym, dostatnim społeczeństwie, w którym wszyscy byli zadowoleni z tego, co się działo. To zresztą podobnie stosuje się do sytuacji polskiej, do tego, jak staram się patrzeć na. Polską najnowszą historię na te ostatnie powiedzmy 6 lat, polskiej historii, kiedy, kiedy także podział społeczny jest bardzo radykalny i polityczny, i często używa się takich opowieści, często się to tak przedstawia właśnie, jak gdyby w pewnym momencie niczym piorun z jasnego nieba, pojawił się gdzieś znikąd, ten pis przejął władzę i. Skolonizował nam Polskę, której wszystko było fantastycznie. I chodzi o to, żeby było tak, jak dawniej. To pamiętasz zapewne, że było takie hasło opozycji, żeby było tak jak dawniej, jakiś rodzaj nostalgii za, za owym dawnym porządkiem, który właśnie miał być, czy, czy kojarzył się, czy miał się kojarzyć z czymś takim stabilnym, uporządkowanym i tak dalej. No więc. Mam wrażenie, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce ta rzeczywistość być może dla pewnej części osób właśnie tak się jawiła jako coś stabilnego, spokojnego, przewidywalnego tego nie neguję. Natomiast myślę, że problem polega na tym, że właśnie dla znacznej części społeczeństwa i polskiego, i amerykańskiego to, co tej poprzedniej części jawiło się jako stabilne, przewidywalne, dobre, i tak dalej, no tamtej jawiło się z kolei jako zupełne przeciwieństwo tegoż. To znaczy jako coś, co jako świat, który pod wieloma względami jest światem niesprawiedliwym, który jest światem, w którym wiele rzeczy jest nie tak, jakby oni chcieli, w którym innymi słowy nie dzieje się wcale dobrze, tylko się dzieje źle. I taką autorką, która z kolei na gruncie amerykańskim, bo, bo, bo o to pytasz i, i o tym jakoś. No, myślę, rozmawiamy. że już tak szerzej możemy podejść oczywiście też do tego, okay. ale, ale to jest jak najbardziej wskazane nawiązanie do Stanów. Taką autorką, która, która bardzo ciekawie na ten temat pisze i, i polecam wszystkim lektury jej tekstów i jej książek, jest Arli Hochschild. To jest taka amerykańska socjolożka z Berkeley, w tej chwili już emerytowana. Która opublikowała świetną książkę przed kilkoma laty Obcy we własnym kraju, Strangers in Their Own Land. To jest książka, która się ukazała też po polsku nakładem krytyki politycznej. Ona zrobiła coś, o czym skądinąd sama parokrotnie mówiła, i też ja miałem z nią okazję bezpośrednio rozmawiać jakiś czas temu i też mi o tym opowiadała. Coś, co no, przez znaczną część jej takich liberalno-lewicowych znajomych z Uniwersytetu Berkeley i z tego kręgu jej bliskich znajomych zostało uznane za, początkowo za jakiś rodzaj fanaberii, ekscentryzmu, jakiegoś takiego dziwnego pomysłu, no a później za, za coś w ogóle, co mogłoby być szkodliwe politycznie, co właściwie jest zachowaniem czy działaniem, które, które potencjalnie, potencjalnie jest groźne. Otóż ona się wybrała do Luizjany, czyli do stanu, który jest tradycyjnie stanem najbardziej konserwatywnym i który to stan ma najsilniejszą reprezentację tak zwanej Tea Party, czyli takiego zaplecza politycznego Donalda Trumpa, takiego środowiska zwanego tu i ówdzie alt-rightem, czyli mm -hmm. alternatywną prawicą. Bardzo to jest specyficzne środowisko, trochę przypominające pewne odłamy polskiej konfederacji, ale też są tam ludzie, którzy którzy bezpośrednio odwołują się do różnych autorów bardzo dziwnych, takich dwudziestowiecznych nieoczywistych postaci z pogranicza filozofii, myśli politycznej, trochę już zapomnianych, a trochę traktowanych jako takie zjawiska odosobnione i niebezpieczne. Myślę tutaj o tradycjonalistach integralnych, takich jak Julius Evola, na przykład, czy René Geno. Bardzo ciekawe postacie, bardzo słabo znane, nie uczą o nich na kursach filozofii oficjalnych. Ale jest książka, właściwie jedna po polsku, Mity Tradycjonalizmu Integralnego, napisana przez Zbigniewa Mikołajko i ona jest no, takim kompendium wiedzy o tym ruchu. Oczywiście obcojęzyczne publikacje też wiele na ten temat mówią. To byli tacy ludzie, którzy działali, no, w, powiedzmy w okresie tam lata 30., 40., 50., Ewola tam w latach 70. zmarł wcześniej. Którzy, którzy no, cechowali się tym, że w sposób taki radykalny potępiali nowoczesność i wszystko, co, co w nowoczesności, co dla nowoczesności charakterystyczne, poszukiwali jakiegoś porządku, jakiejś uniwersalnej tradycji, niegdyś istniejącej, ale zatraconej. W dekadencji świata nowoczesnego i restauracji tej tradycji właśnie poświęcali swoje, swoje życie, romansując przy okazji z różnymi radykalizmami politycznymi XX wieku. Ewola, no to był po prostu sympatyk ruchu faszystowskiego i też człowiek, który w latach 40. tam jeździł do Berlina, skądinąd gdzieś bodaj w 40 chyba. W czwartym roku czy piątym roku, kiedy się, kiedy się przechadzał ulicami Berlina, jakiś, jakiś odłamek go trafił i już później do końca życia był sparaliżowany, poruszał się na, na wózku inwalidzkim. W każdym razie chodził tam i rozmyślał o zagadnieniach związanych z tradycją ezoteryczną zachodnią i nagle ten od, odłamek się pojawił, taka metafizyczna scena można powiedzieć. W każdym razie, ten rodzaj takiej negacji wszystkiego, co przynosi ze sobą nowoczesność, i, i, i zarazem pewnego romansu z postmodernizmem, powiedziałbym, i pewnego pragmatyzmu takiego politycznego, to jest coś, co cechuje to środowisko Tea Party i, i amerykańskiego alt-rightu. W każdym razie to są ludzie, którzy również mają stosunek bardzo krytyczny i bardzo cyniczny do takich spraw jak zmiany klimatu, jak, jak w ogóle ekologia, etc. I to dla Arlie Hochschild był taki punkt zaczepienia, bo ona zastanawiać się zaczęła, jak to właściwie jest możliwe, że ci ludzie tam żyjący w Luizjanie. Stanie, dodajmy, który jest najbardziej zdewastowany pod względem środowiska naturalnego. Najgorsze są parametry, jest też naj, no tam wszystko jest najgorzej. Nawiasem mówiąc, tylko jeden wskaźnik jest najlepszy, mianowicie poczucie szczęścia jest naj, najwyższe w Luizjanie, ale to na pewno jazz i kuchnia kreolska. Musi, musi zapewniać, no nie ma, innego, nie ma innego wyjścia, ale to jest rzeczywiście bardzo biedny stan, bardzo zdewastowany, eksploatowany do granic możliwości przez wielkie koncerny, które tam wydobywają różne surowce naturalne. Byłem tam, jeździłem po tej Luizjanie i widziałem takie miejsca, w których następuje po prostu skokowa zmiana, to znaczy najpierw są piękne te kultowe takie bagna luizjańskie, mokradła, które rzeczywiście no, malowniczo niezwykle wyglądają, a potem za chwilę są jakieś straszne fabryki, wiesz, wjeżdżasz w jakąś drogę i tam wszystko jest na przykład w kolorze ceglanym, bo jakaś, jakiś pył leci z nieba po prostu, ceglany, którym wszystko jest pokryte. No, I tego nikt nie kontroluje i nie sprawdza. Środowisko jest strasznie zdewastowane i ona się zastanawia, jak to jest możliwe, że ci ludzie na to na tą partię głosują. Dlaczego oni głosują na, na tych, którzy właściwie jakby wydziedziczają ich z, ich z ich ziemi, którzy niszczą to środowisko, w którym oni funkcjonują, które kochają i tak dalej. No i pojechała tam, spędziła mnóstwo czasu i przede wszystkim zaczęła postrzegać tych ludzi nie w taki sposób, jak to często. Miały w zwyczaju różne liberalne, liberalno-lewicowe elity, z których była częścią. Ona sama mówi, że miała taki obraz tych ludzi, jako takich redneków, kompletnie nie mających pojęcia o świecie, którzy są prymitywni i, i oczekują, i chcą właśnie podporządkować sobie kobiety, dyskryminować gejów wyłącznie i tak dalej. No a zobaczyła, że, że zupełnie to inaczej wygląda, że, że często dla tych ludzi taki rodzaj zgorzknienia, w które popadają, no jest po prostu jakimś efektem końcowym fatalnej sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli. Że często, no, ich życie wygląda w ogóle nie tak, jak w tej konserwatywnej narracji. Tam jest zresztą największy odsetek rozwodów. Ludzie żyją w jakiś przedziwacznych, patchworkowych rodzinach. Nic tam w ogóle się nie zgadza z tą, z tą narracją. No, i jej odpowiedź poniekąd na, na, to, na to pytanie, o to jak to jest możliwe i co się stało, to jest odpowiedź, która mówi, no, ci ludzie zostali w pewnym momencie jakoś zostawieni, to znaczy coś w tej narracji liberalno-lewicowej amerykańskich elit zostało utracone, niedostrzeżone, zagubione. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego wygrał Donald Trump, trzeba się zastanowić, co złego zrobiły ekipy, które były przed nim, co przeoczono, czego nie wzięto pod uwagę, co spowodowało, że ludzie wybrali kogoś takiego i, i, i myślę, że to jest jakiś uniwersalny klucz w ogóle, wiesz, do rozpatrywania takich spraw. No ten... Wstręt liberalnych elit do no, tak, tak zwanego suwerenu nosi na pewno znamiona jakiegoś rodzaju paradoksu, ale myślę też, że bo mówiłeś o tym wskaźniku szczęścia. Na Pewno jakiś udział w tym yy, ma wspomnienie minionych, ale jednak lepszych czasów, które, yy, których może ojcowie czy dziadkowie tych ludzi mieszkających tamtych rejonach yy, prawdopodobnie doświadczyli. I w ogóle, myślę, można to określić jako takie pytania o yy, przyszłość nostalgii, szeroko pojętej. Mm. Ale do, do tego na pewno jeszcze wrócimy. No, zresztą nie bez przyczyny Twoja książka nazywa się, Twoja ostatnia książka nosi tytuł Co robić przed końcem świata. Więc ja bym chciał jeszcze na chwilę pochylić się nad tym, nad tym zagadnieniem ostateczności właśnie w tym, jak, jak, jak odbieramy te. Wydarzenia. No, może rzeczywiście tak jest, że my, jako, jako, w ogóle jako ludzie, potrzebujemy takiej świadomości życia u progu dziejów w jakimś rewolucyjnym, przełomowym, przełomowym momencie. I to może mieć oczywiście różne źródła, czy rozczarowanie, czy, czy tak jak mówisz, jakieś niezadowolenie z warunków życia. Więc czy rzeczywiście my potrzebujemy tworzyć i, i karmić się jakąś taką no, nazwałbym to nawet Pewnego rodzaju świecką eschatologią, takim poczuciem no, no, zbliżającej się, zbliżającego się jakiegoś rozstrzygnięcia? Mm. Bardzo dobre jest to określenie świecka eschatologia. Myślę, że ono w punkt trafia, bo istotnie mam wrażenie, że możemy, patrząc z pewnej perspektywy, uznać, że. Religia, chrześcijaństwo w szczególności, jest w defensywie w kręgu zachodniej kultury, że co najmniej od czasów oświecenia systematyczny rozkład tej religii i tej instytucji następuje, i kultura się sekularyzuje, mamy do czynienia z ekspansją światopoglądu racjonalistycznego, materialistycznego, naturalistycznego. Ta trójca gwarantuje nieobecność w obrazie naszego świata żadnych elementów transcendencji. Tymczasem inny sposób widzenia tego, co się z kulturą dzisiejszą dzieje, bardzo też obecny w takim nurcie filozoficznym, zwanym postsekularyzmem, który już właśnie dostrzega, że w istocie. Struktury myślenia religijnego nie tyle zanikają, co mutują. One zmieniają formę, one się przemieszczają gdzieś w różne inne rejestry, ale nie znikają definitywnie, nie wyparowują z naszego sposobu myślenia. No więc z innej perspektywy na to patrząc, to, to my jesteśmy jednak istotami, które w ogromnym stopniu są powodowane w swoim myśleniu właśnie takimi kategoriami, pojęciami sposobami przeżywania emocjami o charakterze religijnym w tym sensie że religia je z jednej strony ukształtowała a z drugiej strony nadała im pewien taki najszerszy najbardziej pełny wyraz i no mamy też w dwudziestowiecznej myśli takiej która też znowu działa gdzieś na pograniczu różnych dyscyplin i nauk takiej myśli, którą kiedyś Jerzy Prokopiuk, to tłumacz Karla Gustawa Junga, gnostyk, tak się sam określa, że gnostyk i, i no w ogóle malownicza postać epoki PRL-u, dziś już człowiek bardzo wiekowy, określił paradygmatem wyobraźni. Więc mamy takich myślicieli na przykład jak Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Heinrich Zimmer, Joseph Campbell, to wszystko są ludzie, James Hillman oczywiście też, Henri Corbin, to wszystko są ludzie, którzy powiadają, że w istocie tym co jest w człowieku najsilniejsze, czy w każdym razie co jest bardzo ważne i co też działa w nas pomimo naszych pretensji do tego, żeby być takimi bardzo intelektualnymi, racjonalnymi istotami. To jest wyobraźnia, fantazja, różne takie struktury głęboko w nas zakorzenione, które, które pracują i potrafią sobie intelekt podporządkować. No więc jak tak spojrzymy na, na tę rzeczywistość dzisiejszą, no to można powiedzieć, że mamy religijność, czy różne formy takiego religijnego sposobu doświadczania świata i myślenia i postrzegania rzeczywistości, no bez mała wszędzie. I myślę, że takie rzeczy się zwłaszcza aktywizują w sytuacjach kryzysowych. To z kolei Zygmunt Freud powiadał, że w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to się dokonuje w nas regresja psychiczna. To znaczy nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z jakąś sytuacją i psychika spontanicznie regresjonuje się do takiego momentu, w którym można było stosować takie strategie, które pozwalają z kryzysem sobie poradzić jakoś, czy go przetrwać, na przykład, nie wiem, no, płakać, krzyczeć, robić rzeczy absurdalne i racjonalne, różne rzeczy tam się wydarzają w takim, w takim stanie regresji, ale jedną z, z takich zna, znamion regresji jest właśnie magiczne, symboliczne myślenie, przejście z porządku rozumowania do porządku fantazji, i myślę, że, że w ostatnich latach faktycznie jedną z takich bardzo dominujących fantazji, wiesz, które, które ogarniają nasze myślenie i które za zaczynają zawiadywać naszym sposobem zachowywania się, myślenia, widzenia świata i siebie samych, jest fantazja apokaliptyczna. To jest fantazja taka no, źródłowo obecna w jednym z najważniejszych tekstów zachodniej kultury, czyli w Biblii, w Apokalipsie Świętego Jana. I w ogóle chrześcijaństwo jako fundacyjna dla zachodniej religii kultura, to była religia, czy religia, przepraszam, fundacyjna dla zachodniej kultury, to była religia, która wyobrażenie apokalipsy i końca rychłego miała niejako wbudowane w swoje podstawy. Pierwsi chrześcijanie czekają na apokalipsę, później ona się zaczyna odwlekać i odwlekać i odwlekać, w końcu jest do jakiegoś tam wiecznego nigdy, Odsunięta, ale ten rodzaj oczekiwania, takiego napięcia, że, że, że tu zaraz coś się spektakularnego musi wydarzyć, myślę, że nam towarzyszy. I, i w dzisiejszym świecie na różne sposoby mamy, mamy taki powrót do magiczno-apokaliptycznego myślenia. Z jednej strony w teoriach spiskowych, w ekspansji teorii spiskowych, myślę, mamy ten rodzaj Powrotu, właśnie do takiego obrazu świata już definitywnie utraconego, od tego zaczęliśmy w ogóle. Takiego obrazu świata, w którym wszystko jest na swoim miejscu, w którym sprawy chaotyczne, bezwładne, niepewne, niejasne mają swoje wytłumaczenia, do których da się dotrzeć, w których mamy jasno zdefiniowanych wrogów i przyjaciół. No, taki uporządkowany pod wieloma względami jest to świat. A z drugiej strony. To specyficzne wyobrażenie apokalipsy, ono też jest niezwykle ciekawe, bo zwróć uwagę, że w tym zachodnim widzeniu apokalipsy się przeplatają niejako dwa mm, warianty, to znaczy takie dwa, dwie idee, które się z apokalipsą wiążą. Pierwsza to zbawienie, to, y, to y, moment raj, rajski, moment, kiedy to wszystko się kończy i przychodzą. Rządy sprawiedliwych, jeszcze zanim nastąpi sąd ostateczny, to jeszcze są rządy sprawiedliwych tam u świętego Jana. A drugi to jest właśnie pożoga, zniszczenie i, i koniec wszystkiego. Ale to jest ze sobą splecione, jest jakaś taka ambiwalencja w tej apokalipsie, że ona jest i straszna, i pociągająca, i właśnie zła, i dobra, i ekstatyczna, i, i jakaś destrukcyjna skrajnie. No i myślę, że, że, że to jest jakoś. W takiej sytuacji, w której ten świat jest nieznany, niejasny, niepewny, trudny, w której się mierzymy z wieloma różnymi mm, kryzysami, presjami, że, że no, powiedziałbym w sposób niezwykle atrakcyjny może jawić się apokalipsa, bo ona nas od tego wszystkiego uwolni od tej trudności, od tego poczucia uwięzienia, od tego marazmu więc to jest niezwykle kusząca idea. No, myślę, że tutaj też ten y, zapewnienie sądu i, i tego ostatecznego rozstrzygnięcia też jest y, y, równie ważne, ale to spróbujmy może jakoś przechodząc tak do naszego, na nasz lokalny polski grunt, y, spróbujmy odnieść to jakoś do wydarzeń z, z, z ostatnich miesięcy, tylko z kolei z tej polskiej sceny i dokonać może jakiejś takiej uproszczonej dekonstrukcji tego. I może ja za zacznę od tak dzieląc się mm, swoją obserwacją dotyczącą sferą, mhm. no, powiedzmy, komunik sfery komunikacji i mm, zarówno na tym poziomie takim codziennym mikro, ale też przenosząc to na ten poziom ogólnokrajowy i debaty publicznej. Mhm. Mm. Bo mam takie wrażenie, że w dyskusjach i to na tych obu poziomach zdajemy się ulegać takiej pułapce myślenia, którą można by było oddać jako fałszywy skądinąd dylemat, ale, ale do tego jeszcze dojdziemy, który, który moglibyśmy nazwać wszystko albo nic. I tutaj jako przykład może cofnijmy się o parę miesięcy do kampanii prezydenckiej ostatniej. I głównie właśnie do tych dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą, kiedy już było wiadome, że zetrą się ze sobą ci dwaj najwięksi kandydaci, którzy w jakiś sposób utożsamiali te dwie konkurujące ze sobą wizje Polski, no to był oczywiście Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. No i jak ja sobie przypomnę, jakie były nastroje w ciągu tych dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą wyborów, to pamiętam, że niezależnie czy z jednej czy z drugiej strony dominowało takie przeświadczenie, że kandydat, którego wspieramy, może albo odnieść spektakularne zwycięstwo i tę drugą stronę tam już ostatecznie pokonać i, i wygrać te wybory, albo może sromotnie przegrać i to, już tam parafrazując, przywołując słowa prezesa, zakończyć historię narodu polskiego. I niezależnie tam, czy to, czy to było środowisko zwycięskiego Andrzeja Dudy, czy, czy Rafała Trzaskowskiego, to z jednej i z drugiej strony takie takie, y, takie poglądy i przewidywania były formułowane. No a tymczasem Andrzej Duda wygrał, minęło parę dni, no i okazało się, że jest świat po y, wyborach y, prezydenckich i dalej jakoś wszystko się y, tam y, toczy i, i okazało się, że Przestrzeń między zwycięstwem a porażką jest, tej przestrzeni jest jeszcze bardzo dużo i że, że, że wcale nie trzeba tego rozstrzygać w takich kategorycznych kategoriach. I można to też, myślę, odnieść do, na taki bardziej abstrakcyjny poziom. Na przykład. Myśląc o demokracji i w jakiś sposób rozczarowując się tym, jak wygląda rzeczywistość i funkcjonowanie w demokracji liberalnej, możemy się rozczarować, bo ona w jakiś sposób nie, nie przystaje do tego ideału demokracji. No ale to, że ideał jakiejś utopijnej demokracji liberalnej jest nieosiągalny, to nie oznacza jeszcze, że. Demokracja jest zła w ogólnym ujęciu, i wcale to, że idealna solidarność między ludźmi na tam codziennym poziomie jest, jest niemożliwa, to nie znaczy, że w ogóle nie istnieje i nie można do niej dążyć. Także no, jestem bardzo ciekawy, jak się, jak się do tego odniesiesz, bo myślę, że ma to takie znamiona totalnego myślenia w jakimś sensie. Zgadza się tak, no też dużo sam temu miejsca poświęciłem, i, i, i też w książce jest na ten temat dużo na temat takiego zero-jedynkowego ustawiania pewnych sytuacji i w myśleniu o świecie zewnętrznym i we własnym wewnętrznym doświadczeniu, takiej bezalternatywności i, i totalizmu, który, który zresztą bardzo dobrze komponuje się z taką atmosferą apokaliptyczną. Z taką atmosferą pospolitego ruszenia i wzmożenia moralnego, i nie tylko moralnego, myślę, że to jest w ogóle bardzo niebezpieczne zjawisko, które jest akcelerowane przez rozwój mediów społecznościowych i, i, i przez media społecznościowe w dużym stopniu, właśnie jakoś powiedziałbym, prze, prze, przemieszczone do tego życia społecznego. Sama rzeczywistość wirtualna i struktura mediów społecznościowych to jest taka struktura, w której nieustająco musimy bardzo szybko mieć wyrobione jednoznaczne zdanie na każdy temat. Mamy te przyciski nieszczęsne, które w taki bardzo wyrazisty sposób określają nasze reakcje, ale wyłącznie reakcje emocjonalne. Nie, nie ma przycisku, na przykład, i to są takie jednoznaczne właśnie reakcje, no nie ma na przykład takiego przycisku przemyślę to, na przykład, albo muszę pomyśleć, albo nie wiem, <laughs> albo, albo nie mam zdania. Muszę się zastanowić. Wszystkie te przyciski, które mamy do dyspozycji, wyrażają gwałtowne emocje, które wobec jakichś treści, które do nas przychodzą, mamy, czytaj, powinniśmy mieć. Te treści zazwyczaj dosyć szybko się przewijają przez nasze feedy i to wytwarza taki rodzaj poczucia, że czasu jest mało i trzeba się szybko określić. Poza tym stronnictwa, które się tworzą w mediach społecznościowych często, które pracują na takich też emocjach zazwyczaj zero-jedynkowych, od oburzenia do zachwytu, tam zazwyczaj jest mało Miejsca na niuanse, albo się czymś zachwycasz, albo jesteś za, albo jesteś przeciw totalnie, nie masz powiedzieć, że za pewnymi sprawami jestem za, ale pewne rzeczy mi się nie podobają, bo jeśli ci się coś nie podoba, na przykład u osoby, która jest prezentowana jako, jako szlachetna, wyłącznie, doskonale dobra i czyniąca same właściwe rzeczy, no to w momencie kiedy powiesz, że na przykład pewne inne. Rzeczy, które ona robi, ci się nie podobają, a inne ci się podobają, albo uważasz, że sprawa jest ważna, ale ten sposób działania nie jest do końca dobry, no to znaczy, że automatycznie wpisałeś się w obóz wroga i jesteś kimś, kogo należy napiętnować, kogo należy ukarać i, i, i należy się od niego trzymać jak najdalej, przynajmniej wewnątrz tego środowiska, które lansuje daną wersję. I to jest coś takiego, co myślę przenosi się później na. Wszystkie inne sfery życia, a w szczególności reguluje tą sferę społeczno-polityczną, i co jest też w dużym stopniu oczywiście elementem no, w ogóle dzisiaj rzeczywistości politycznej, zanurzonej w mediach społecznościowych, więc to nie jest tak, że tylko polska rzeczywistość polityczna się tym charakteryzuje. Tutaj to się wszystko jeszcze można powiedzieć. Wpisało w ten istniejący już bardzo specyficzny konflikt spór, mający jakieś tam historyczne źródła i, i, i jakieś też parametry zupełnie współczesne, i, i, i z tego powodu no, rzeczywiście przybrało jakiś rodzaj takiego, takiego takiej postaci niezwykle ostrej i, i właściwie wydaje się, że niemożliwej do złagodzenia, że te emocje już są tak dalece rozkręcone, i ten antagonizm, który tutaj jest, jest tak potężny, że właściwie nie, nie można sobie dzisiaj wyobrazić, jak miałoby dojść do jakiegoś uspokojenia, już nawet nie rozejmu, tylko jakiegoś uspokojenia tych emocji. Co oczywiście w dużym stopniu jest produktem działania ekipy rządzącej, która bardzo. Powiedziałbym, tak sprawnie posługuje się socjotechniką z jednej strony, to znaczy wie, gdzie uderzyć, żeby bolało, no ale z drugiej strony zachowuje się zupełnie nieodpowiedzialnie, bo będąc u władzy, powinna właśnie mieć, mieć na uwadze całe społeczeństwo, ale no. Czyli czy widziałbyś rozwiązanie tutaj odwracając tę obecną właśnie, czy to w polityce, czy w, w kulturze, czy w rozrywce, wyższość sfery emocjonalnej i uczuć nad, nad rozumem i, i nad mądrością? Czyli, i, ale ja jeżeli tak, no to pytanie, czy to w ogóle jest możliwe? No to jest na pewno bardzo skomplikowana praca. Żyjemy w ogóle w kulturze, która bardzo emocje pozytywnie waloryzuje i z emocji czyni niejako kryterium, z prawdy emocjonalnej czyni kryterium wszystkiego, co często przybiera właśnie takie postacie bardzo z jednej strony, rzekłbym, no karykaturalne czy absurdalne w jakimś sensie, może raczej absurdalne, a z drugiej strony też niebezpieczne po prostu, bo bo jeśli na przykład jedynym kryterium tego, że ty mnie obraziłeś, ma być to, że ja czuję się obrażony przez ciebie i to wystarczy, i to już po prostu jest rękojmia absolutna tego, że zrobiłeś mi coś złego, no to znaczy, że żyje, zaczynamy żyć w świecie rodem z Thomasa Hobbesa, w takim świecie, kiedy trwa wojna wszystkich ze wszystkimi, istnieją takie tylko osobne byty, które nawzajem wobec siebie mają różne pretensje i rozmaicie interpretują działania innych. I w zasadzie nie ma żadnego sposobu, żeby cokolwiek pomiędzy nimi ustalić. Mogą tylko się ze sobą coraz bardziej antagonizować i walczyć. No, on tam no, widział w mieć... sposób, silna władza, która to. No, silna władza, umowa też pewna, którą zawieramy ze sobą po to, żeby żeby, że tak powiem, właśnie uchylić pewne bardzo niekorzystne możliwości, którym podlegamy. To jest takie rozwiązanie coś za coś, można powiedzieć. Ale teraz trochę moim zdaniem wracamy do tamtego świata sprzed umowy społecznej, bo, bo wydaje mi się, że, że, że no właśnie, uczynienie kryterium jedynym emoc emocjonalności, Powoduje, że nie sposób się porozumieć. To znaczy, my nie jesteśmy w stanie ustalić, czy ja naprawdę cię obraziłem, czy cię nie obraziłem, albo czy ty mnie obraziłeś, czy nie obraziłeś, jeśli jedynym kryterium jest to, że, że ty się tak czujesz. No bo w świecie, w którym to nie jest jedyne kryterium, zakładamy, że no istnieją jakieś reguły życia społecznego, które wszyscy przyjmujemy, i istnieją sytuacje, w których ktoś czuje się obrażony. W sposób adekwatny, to znaczy rzeczywiście ktoś inny zachował się w taki sposób, który jest obraźliwy, jest postrzegany jako obraźliwy w danej społeczności, tak zdefiniowany. No ale też istnieją takie sytuacje, w której czyjaś reakcja w postaci czucia się obrażonym czy obrażoną jest reakcją nieadekwatną, jest po prostu emocją, która nie pasuje do sytuacji. I która w związku z tym nie może być traktowana po oczywiście zbadaniu tej sytuacji, ustaleniu, jak, jak ona realnie wyglądała, jako na przykład asumpt do tego, żeby tę drugą osobę karać, albo nie wiem, albo uznawać ją za, za kogoś, kto właśnie tamtą obraził. Więc myślę, że emocje dzisiaj są rzeczywiście często traktowane w taki sposób bałwochwalczy i traktowane jako, jako właśnie jakieś kryterium. Autentyczności, prawdziwości, i tak dalej. Bardzo dużo mówimy o emocjach, emocjonalności, o skupianiu się na emocjach, etc. To momentami oczywiście też jest ważne i, i wartościowe, bo, bo emocje są istotnym elementem naszego życia psychicznego. Mówią nam też dużo o świecie, w którym się znajdujemy, są jakimś komunikatem, który. Dostajemy w związku właśnie z sytuacją, w której się znaleźliśmy. Myślę, że ten gniew znacznej części osób protestujących w ostatnich miesiącach na ulicach miasta, miast różnych, jest właśnie taką emocją, która jest jakąś informacją, jakimś komunikatem, że dokonano przekroczenia granic, że zrobiono coś, co no jest uroszczeniem i, 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 i... I czemu należy się przeciwstawić? Więc, więc niewątpliwie emocje mają też swoją istotną wartość, ale jednak mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie, zdominowanym właśnie przez media społecznościowe, my mamy jednak deficyt myślenia, deficyt sceptycyzmu, dystansu, powściągliwości. Myślę, że to jest towar, który jest w radykalnym deficycie, a zarazem jest bardzo niemile widziany powściągliwość, rodzaj takiego, takiej postawy zaraz, no dobrze. Nie wiem, jakie mam w tej chwili zdanie na ten temat. Ja się muszę zastanowić. Może mam pewne wątpliwości. To bywa często traktowane jako dowód zła moralnego kogoś, kto tego ty typu postawę przyjmuje, jak albo jakiś słabości. rodzaj uchybienia. Słucham? Albo słabości. No albo słabości, oczywiście. Ale w każdym razie, jakoś czegoś, co jest niemile widziane i co jest złe, i czego należy się wyzbyć, i, i to jest niestety bardzo bardzo niedobre, mam wrażenie, dlatego, że, że nikt na tym de facto nie korzysta. Może ci, którzy wyspecjalizowali się w podkręcaniu takich silnych emocji i nauczyli, jak na tym zarabiać pieniądze albo jak na tym zbijać kapitał polityczny, no to oni na tym rzeczywiście zyskują, natomiast my na tym w ogóle nie zyskujemy, mam wrażenie, tylko, tylko tracimy. Pytanie jest ogólnie rzecz biorąc takie, czy a i przede wszystkim jak można wyjść poza ten bieżący konflikt polityczny i w sytuacji kiedy łączymy to, te, te trudności komunikacyjne, no bo w gruncie rzeczy to roz, rozstrzyga się o, o komunikację. Jakieś, jakieś podstawy tego y, problemu. Więc łącząc to y, bezpośrednio z mediami społecznościowymi, ja bym zadał pytanie, czy w takim razie może y, to jest po prostu problem natury strukturalnej. I y, y, no, oczywiście te zjawiska społeczne, które tutaj y, jakoś też do tego y, podłączamy. Y, są tylko jakimś takim pośrednim y, po, po, pośrednio na to wpływają, ale co do y, istoty, to należałoby szukać ty, tego właśnie w, w jakichś rozwiązaniach strukturalnych. I tutaj y, przypominam sobie twój taki postulat ostatnio sformułowany, że może warto by było zastanowić się y, na przykład nad jakiegoś rodzaju publicznymi mediami społecznościowymi. Bo hmm. y, cofając się do tak, tak historycznie patrząc na ten problem, no to y, niewątpliwie to, czego teraz doświadczamy, to jest jakaś kolejna rewolucja komunikacyjna, i cofając się i szukając analogii w historii, no to myślę, że ten, no, co najmniej dwie, a może i nawet trzy byśmy znaleźli. Zaczynając albo już od środka, powiedzmy od wynalezienia druku gdzieś tam w XV wieku to Oczywiście no, miało to szereg niewątpliwie pozytywnych skutków. Od upowszechnienia y, dostępu do y, wiedzy przez przełamanie monopolu na informacje, który dotychczas miał Kościół. No ale z drugiej strony też to spowodowało szeroki dostęp do Biblii i y, 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 potem wiele tłumaczeń też na języki narodowe tych, tejże, y, tejże Biblii. Y, co, co z kolei y, było takim impulsem do ruchów. Y, do reformacji i odłączania się od, od Kościoła, no a to zafundowało mhm. kilkaset lat wojen religijnych i sporów, które może gdzieś tam dopiero na oświeceniu się zakończyły. I drugi taki przykład, no to, to wynalezienie radia i, i początki takiej masowej komunikacji, potem oczywiście tam z, jeszcze do tego dochodzi film i potem telewizja. No, ale, no i oczywiście też miało to swoje niewątpliwe pozytywne skutki w postaci zwiększenia dostępu i przede wszystkim szybkości przesyłania informacji. No ale jednocześnie teraz każdy dyktator i demagog mógł dotrzeć bezpośrednio do domu ze, swoją, ze swoim poglądem i, i, i przekonywać do swoich tez normalnych ludzi. Bez tam niepotrzebnych pośredników. I początkowo też nie wiedziano, jak sobie, jak sobie z tym radzić. No ale w końcu demokrację znalazły rozwiązanie, no i powstały media publiczne to najlepszy przykład, prawdopodobnie BBC, które chyba jakoś tam za rok będzie obchodziło stulecie właśnie istnienia. I stworzono. Publiczne publiczne rozgłośnie radiowe na no ogólnie publiczne media, które w jakiś sposób czuwały i nadawały formę i ramy tej ogólnonarodowej debacie. Więc czy, czy tutaj też moglibyśmy pójść w te strony? No, to oczywiście pewnie prędzej czy później będzie się musiało stać, bo ten, to co powiedziałeś, te, ten pomysł mediów społecznościowych publicznych jakoś mi przyszedł do głowy przy okazji tej sprawy zablokowania Trumpa na Twitterze i na Facebooku, która mam wrażenie nie jest, znaczy ona nie jest oczywiście yy, yy, precedensowa, bo precedensy już były, zablokowano parę lat temu niejakiego Alexa Jonesa na przykład na wszystkich możliwych platformach i kanałach łącznie z PayPalem, za pośrednictwem którego jego słuchacze i, i czytelnicy mogli mu przelewać pieniądze, to nawet mu to wyłączyli. I, i no, też w początkowej fazie pandemii wyrzucono z YouTube'a znaczną część treści, w których łączono pandemię z technologią 5G, bo były takie tak. teorie spiskowe. No, ale okoliczność, że jednak wyłączają prezydenta Stanów Zjednoczonych, oczywiście to jest skomplikowana sprawa, bo dobrze, że go wyłączyli, już powinni go znacznie wcześniej wyłączyć, bo no, on stanowił za pośrednictwem swojego Twittera poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i, i już wcześniej stanowił przecież. No, to to jest też ten dowód słynny... na jakiegoś rodzaju koniunkturalizm. No, wyłączyli go decyzji. wtedy, jak już było wiadomo, że nie będzie dalej rządził, więc nie, nie, nie zrobi żadnych kłopotów, nie wprowadzi jakiegoś prawa antymonopolowego, niekorzystnego dla tych gigantów, etc. Ale tam właśnie problem polega na tym, że debata publiczna właśnie się przeniosła do tych mediów internetowych i ona się tutaj realnie rozgrywa. Jak ktoś, oczywiście są tacy ludzie, ale, ale, ale jak ktoś dzisiaj nie ma dostępu do mediów społecznościowych, to trochę tak, jakby go w ogóle nie było. No a to jest przecież przestrzeń, która jest regulowana od początku do końca prawami wyłącznie rynkowymi to znaczy jest to sfera, która służy przede wszystkim temu, żeby właściciele owej, owej sfery Dostawcy tych usług zarabiali na nich, więc to jest podstawowy cel dzisiaj internetu. Jest to jeden wielki hipermarket, i to właśnie zyskowi tych firm, które obsługują portale społecznościowe, zyskowi wielkich koncernów internetowych, wszystko co tam się dzieje jest podporządkowane. I wydaje mi się to bardzo problematyczne. To znaczy okoliczność, że tam się rozgrywa cała debata, że oni, czyli właściciele tych firm, mogą każdego z tej debaty wyrzucić w dowolnym momencie. Mogą go odciąć na dobrą sprawę od wszelkich możliwych kanałów komunikacji i możliwości, na przykład zarabiania pieniędzy, również. No. Jak powiadam, wydaje mi się to bardzo niebezpieczne właśnie z uwagi na te wszystkie rzeczy, które wcześniej powiedziałem. Dlatego jest ileś tam różnych pomysłów, jakby można sobie z tym poradzić. Przede wszystkim wydaje mi się, że takim najprostszym rozwiązaniem jest stworzenie pewnej ścieżki odwoławczej, to znaczy umożliwienie odwoływania się od tego rodzaju decyzji, ale do jakiejś instancji, która jest niezależna od tego prowajdera tak zwanego. To znaczy, do jakiejś instancji, która to obserwuje zupełnie z boku, i, i której tamten jest podporządkowany. Czyli innymi słowy, poddanie właśnie tej całej sfery jakiejś, jakiejś takiej kosmetyce, mającej na celu jednak dbanie o dobrostan ludzi i użytkowników i użytkowniczek, czyli nas wszystkich, szeroko rozumiany, a nie o dobrostan kapitału, nazwijmy to. I ewentualnie, no, właśnie taki rodzaj publicznych mediów społecznościowych, w których ta debata mogłaby się toczyć, to już jest oczywiście pomysł trochę bardziej skomplikowany, bo, bo tutaj by trzeba było coś takiego wymyślić, do czego ludzie chcieliby się przenieść. I, i tu, tu, tu trzeba by było rzeczywiście jakąś zupełnie nową formułę stworzyć, ale generalna idea, jak to zostanie w praktyce zrobione, to, to się pewnie przekonamy albo. Albo, albo i nie, ale idea jest taka, że trzeba ucywilizować tę sferę, to znaczy trzeba ją uregulować i trzeba wyjąć ją z takiego oddziaływania wyłącznie logiki rynkowej, bo tu się dzieje coś znacznie więcej niż tylko rynek, niż tylko handel, i w związku z tym stawki są tutaj bardzo wysokie. I, i, i musimy mieć jakieś reguły. Z jednej strony my korzystania z tego typu przestrzeni, z drugiej strony muszą te firmy, które się tym zajmują, no podlegać pewnym obostrzeniom, regulacjom, muszą być zobowiązane do tego, żeby właśnie o nasz dobrostan dbać, a nie nas na przykład uzależniać w sposób świadomy od tych produktów, które dostarczają, nie stosując współczesną wiedzę neurobiologiczną, yy, tworzyć sytuacje, w których. Nasz organizm będzie do tego przyzwyczajany i będzie specjalnie tak kodowany, żeby jak najwięcej czasu tam spędzać. Więc to są wszystko oczywiście rzeczy, które, które, które czekają cały czas na regulację. A co Twoim zdaniem byłoby ważniejsze, czy powinniśmy zacząć od? Uczenia ludzi, no, zakładając, że taka droga edukacyjna okazałaby się skuteczna, i wyposażania, czy to na poziomie jakiejś powszechnej edukacji, czy, czy, czy jeszcze jakimś, do której, który byśmy wymyślili, wyposażając ludzi w taki krytyczny aparat poznawczy, czy może yy... Yy, właśnie należałoby zacząć od stworzenia tych struktur i, i ram, powiedzmy, prawnych, yy, które nie pozwalałyby na takie niekontrolowane yy, procesy? Myślę, że, że od tego drugiego punktu należy zacząć, i że w ogóle niedostatki myślenia systemowego mamy. W tej kulturze, która jest bardzo indywidualistyczna i wszystko na jednostkę przerzuca, i, i, i we wszystkim widzi niejako odpowiedzialność jednostki i, i problemy jednostki. Więc, więc sądzę, że zdecydowanie należałoby zacząć od tego rodzaju rozwiązań. Zresztą prace nad takimi regulacjami się toczą i, i prawdopodobnie jakoś tam będą wdrażane. Jakkolwiek, oczywiście, one się toczą w środowisku silnego lobbingu i i to wcale nie jest takie proste, żeby przeforsować pewne rozwiązania w momencie, kiedy w grę wchodzą potężne pieniądze i, i, i w momencie, kiedy międzynarodowe korporacje właściwie rządzą światem, jak to mówi Noam Chomsky. Który, który już ma 92 lata, ale cały czas prowadzi na Uniwersytecie w Arizonie kurs z radykalizmu politycznego, <laughs> e, więc, więc tak, no, ta diagnoza jest dość, myślę, trafna. No, w Europie jesteśmy i tak dosyć do przodu w zestawieniu ze Stanami. E, to na pewno. Ale, ale po, pomówmy jeszcze trochę o, o, o komunikacji i tak też wracając jeszcze do Polski. Jak myślisz, czy, no, jak w ogóle tu i teraz możemy się wobec tego, o czym rozmawiamy, odnaleźć? I czy mm, na przykład, czy, czy z każdym da się rozmawiać, czy, czy do każdego da się dotrzeć? Jak, jaką tutaj, może, receptę moglibyśmy znaleźć? Myślę, że nie z każdym i nie z każdym należy też rozmawiać, ale z drugiej strony myślę, że ten rodzaj cnoty, jaką uczyniono z nierozmawiania, i tej, ten rodzaj takiego upowszechnienia się hasła no platform jest, jest nieszczęściem życia publicznego i, i debaty publicznej, dlatego że funkcjonując w osobności i kultywując wyłącznie własne wyobrażenia na temat tych innych i zarazem ćwicząc się w przekonaniu o własnej szlachetności i w nieszlachetności, w przekonaniu o nieszlachetności tych innych, którzy przecież skoro nie są nami, no to nie mogą być szlachetni, bo to my jesteśmy szlachetni i my mamy rację. Więc jak oni się od nas różnią, no to z pewnością są nieszlachetni i nie mają racji. Więc wydaje mi się, że takie ćwiczenie się w takim poczuciu no, prowadzi do pogłębionego takiego deformowania i demonizowania obrazu. Owego kogoś innego, kto myśli inaczej niż my, pewne sprawy inaczej ustawia w głowie, ma może inne priorytety, inny system wartości, inny sposób widzenia pewnych rzeczy. I yy, sądzę, że jedynym panaceum na to, żeby właśnie tak nawzajem się nie demonizować, bo wzajemne demonizowanie prowadzi do przemocy prędzej czy później, to jest recepta na przemoc. Myślę, że nierozmawianie z osobami o przeciwnych poglądach, jest receptą na to, żeby naprawdę już krew popłynęła po ulicach tego, tego kraju. I, I ten rodzaj takiego wyśrubowania radykalnego konfliktu, który się coraz bardziej radykalizuje, jest naprawdę bardzo, bardzo moim zdaniem niebezpieczny. Więc, więc myślę, że trzeba rozmawiać z tymi, którzy chcą rozmawiać też. Czasami trzeba wykonać pewien wysiłek. Pokazując, że się być może nie jest właśnie tym kimś, kogo tamten drugi sobie wyobraża, że się nie jest wcale kimś, kto koniecznie musi mieć jak najgorsze o tamtym drugim czy tamtym innym zdanie i tak dalej. I że w ogóle wydaje mi się, że, że taką też. Nie chcę tutaj w żaden sposób brzmieć mentorsko, bo nie cierpię tonu mentorskiego, ale że taki rodzaj pewnej misji, którą też ma twoje pokolenie teraz, które wchodzi jakby w takie funkcjonowanie w, w przestrzeni publicznej, w, no, w życie społeczne, w życie polityczne już tak na dobre. To, to jest właśnie przekroczenie tego podziału, tego takiego utrwalonego i utwardzonego antagonizmu, który w dużym stopniu jest po prostu nieprawdziwy. On jest, on jest zbudowany na fantazmatach, moim zdaniem. Natomiast są pewne granice tego dialogu, na pewno, i, i myślę, że z niewątpliwymi antysemitami, rasistami, ludźmi nawołującymi do przemocy, Ludźmi, którzy stosują brutalny język tylko po to, żeby stosować brutalny język, i którzy spełniają się w upokarzaniu innych i, i w stosowaniu retoryki, która jest retoryką przemocową, to nie ma sensu rzeczywiście rozmawiać. Przy czym uważam, że tacy ludzie zdarzają się po obu stronach sporu politycznego, że pewnym nieszczęściem jest właśnie to, że każda ze stron. Dostrzega tylko tych złych po tamtej stronie, a swoich profesorów, tu nawiążę do wątku, który poruszaliśmy z Karolem Paciorkiem, hołubi i właśnie uznaje za fantastycznych, fantastycznych mówców, którzy doskonale w punkt trafili i, i spu, z, y, przeciwnika politycznego idealnie opisali. Myślę, że i strona lewicowo-liberalna ma takich wściekłych profesorów, Którzy potrafią naprawdę uprzedmiotawiającym, pełnym pogardy i, i brutalnym językiem się posługiwać, który to język przez osoby z tego samego środowiska, jeśli zostanie usłyszany u tych przeciwników, to natychmiast jest piętnowany jako właśnie pełen przemocy, brutalny, pogardliwy itd., a kiedy słyszany jest przez tych samych ludzi ze strony tych, z którymi oni się identyfikują, no to wówczas jest właśnie doskonale trafny, ostry, ale jednak prawdziwy, autentyczny. no Czasem trzeba powiedzieć wprost, czasem trzeba ostro. Więc, cóż, no, no, no wiesz, mógłbym wskazać kilka osób, z którymi na pewno ja na przykład sam bym nie porozmawiał. Lepiej mimo, mimo, że. Nie, ale nie będę podawał nazwisk, może nie ma sensu. Natomiast natomiast jako jednak zwolennik absolutnie rozmowy, i też jako człowiek przekonany, że, że my w dużym stopniu właśnie często kultywujemy jakieś obrazy tych, tych innych, które niewiele mają wspólnego. To znaczy, jak się, jak się pozna człowieka, to jak się, jak się go zobaczy w jego naturalnym środowisku, jak się z nim porozmawia, usiądzie, wypije dwie butelki wina. To, to jest jakby zupełnie innego typu kontakt, niż jak się siedzi w internecie i się naparza po prostu w awatary, które nie są y, trójwymiarowymi ciałami, y, umysłami innymi, przynajmniej nie są tak rozpoznawane przez nasze y, aparaty poznawcze, tylko właśnie jawią się jakoś takie, jak, jako takie gry świateł i kolorów gdzieś na płaskim ekranie, które emitują treści. Rozdrażniające nas, a my mamy cały aparat rozległy do tego, żeby właśnie swoje emocje tutaj wyrażać i podkręcać, i jeszcze za to uzyskujemy liczne gratyfikacje, bo często, często takie przemocowe komunikaty no, zyskują niezwykle duży aplauz. Więc, więc moim zdaniem, niestety, pandemia powoduje radykalne zaostrzenie się tego wszystkiego właśnie dlatego, że. Nie dość, że już w ogóle zatraciliśmy zdolność do bezpośredniego kontaktu z innymi, którzy myślą inaczej. No to jeszcze mamy tę pandemię, która nam to wszystko radykalizuje. A, bo, bo, Więc. Y Rozmawiając o sensowności i, i o stanie debaty, ja bym tutaj wyodrębnił dwa poziomy. Bo. Y Mikro i makro. I jakkolwiek na poziomie mm. makro, czyli takiej ogólnej debaty publicznej, to tutaj pełna zgoda i, i całkowicie yy, przyznaję Ci rację. Zresztą ja w ogóle wątpię w sensowność yy, rozmowy w gronie większej niż tam powiedzmy 10-15 osób. To jakoś to, tak mm. wydaje mi się trochę, że no mija zgodę, się z celem. Tak, mm. Ale na poziomie mikro to broniłbym, yy, broniłbym, broniłbym z pełnym przekonaniem. Że na poziomie takich codziennych relacji, to niezależnie od tego, jaka różnica jest między tym, co ja, a ta druga osoba sądzi, i może w jak nieprzyjemny, radykalny sposób te tezy wypowiada, to myślę, że należy przynajmniej próbować rozmawiać z każdym i, i, i jakoś do, dotrzeć do tej osoby, bo. Perspektywa i, i taki, takie uczucie rozmawiania gdzieś tam w sprzyjających okolicznościach przyjacielskich powiedzmy jakimś kumplem na, na, na przerwie, w szkole to jest, to jest zupełnie co innego niż tak jak mówisz, że tam walka z awatarami na, na Facebooku, więc tutaj ja wszedłbym w taką delikatną polemikę i, i powiedziałbym, że z każdym. Powinniśmy... Wiesz, znaczy, jeżeli to jest twój kumpel w szkole, to tak, absolutnie. Jeżeli to jest ktoś, z kim jakoś jesteś związany, to, to absolutnie tak. Ja na przykład, jak miałem lat 15, to byłem fanatycznym wyznawcą, takim wierzącym i praktykującym, i też noszącym odpowiednie emblematy w latach 90., wyznawcą zespołu Depesh Mode. I wtedy subkultura depeszów była ogólnie potwornie prześladowana przez wszystkie właściwie inne subkultury. Myśmy dumnie i szlachetnie obnosili się z tym, że nas nikt nie lubi i że jesteśmy prześladowani ogólnie. Natomiast miałem, miałem przyjaciół trzech, no, czterech taką paczkę przyjaciół właściwie, ale. Nas było tam dwóch czy trzech depeszów, to, to skład był taki trochę wymienny, ale mieliśmy te, też tam kolegę Skinheada, kolegę panka i mieliśmy kolegę, który był wyznawcą zespołu The Cure z kolei. I o ile depesze z Kiurami raczej się dogadywali, to znaczy Kiurzy uważali, że jednak depesze są mniej tacy melancholijni, tak naprawdę. <laughs> i, i mniej mroczni aniżeli oni. Myśmy ich z kolei uważali za jakichś takich niewystarczających pod wieloma względami. No, tyle już skinheadzi nienawidzili, zarówno depeszy, no to absolutnie nienawidzili, jak i kiurów też nienawidzili. I, I chyba tylko siebie kochali generalnie. Ale no, już o pankach też nic nie wspominając, no bo z kolei panki też były bite przez skinheadów i. I depesze z pankami też mieli na pieńku, Bardziej to panki, depeszów oczywiście tradycyjnie, ale bywało też i odwrotnie, więc. I zupełnie nie widzieliśmy w tym problemu. To znaczy, nie mieliśmy właśnie jeszcze wtedy mediów społecznościowych, więc nie wiedzieliśmy, że mamy ze sobą nie rozmawiać, się nienawidzić. Oczywiście to była trochę, to była trochę wiesz, sytuacja egzotyczna niewątpliwie, ale. Ale było to, to. było też ciekawe, to znaczy, rzeczywiście, prowadziliśmy bardzo dużo różnych takich rozmów, które wyłącznie w sferze realnej. Wtedy nowością był telefon stacjonarny generalnie, który nam instalowano na początku lat 90. więc to już było rozwiązanie techniczne, niezwykle zaawansowane, że można było sobie gadać przez telefon. Natomiast natomiast w, ta w takim układzie tak, ale. Ale często mam wrażenie, że. No, ja się w każdym razie zatknąłem wiele razy z takimi sytuacjami, że masz naprzeciwko kogoś, kto wyłącznie tobą manipuluje. To znaczy, kto cię używa na przykład tylko do tego, żeby powiedzieć swoje. Kto nie jest zainteresowany tym, co ty mówisz, w ogóle nie otwiera się na to w żaden sposób. Ewidentnie chodzi mu wyłącznie o to, żeby powiedzieć swoje i to wszystko. Jeżeli będzie mógł, to w ogóle nie dopuścicie do głosu, a jak cię już dopuści, to cię zmanipuluje skrajnie i zrobi z ciebie kogoś, kto, kto, kto będzie jakby rekwizytem w tym, jego, w tym jego teatrze, w tej jego przemowie, w tym jego show. I to jest moim zdaniem coś takiego, co też musimy wziąć pod uwagę. Myślę, że są ludzie, którzy są tak zakleszczeni w swoim sposobie myślenia. Że nie chcą rozmawiać po prostu, nie chcą nic zmieniać, chcą innych używać. I takich ludzi w polityce też nie jest wcale tak mało, więc no takie tak. jest moje na ten temat zdanie. Tak. tak, no ale tym niemniej, ten paradoks jakaś, czy może sprzeczność bardziej pozostaje, jak pogodzić postulat inkluzywności z, z tego rodzaju. No, powiedzmy jednak ostracyzmem i, i na podstawie jakich kryteriów to przyjmować, ale może już nie, nie, nie wchodźmy w to, że może przy innej okazji, bo to jest, otwiera przed nami tutaj horyzont jeszcze wielu innych tematów. Ja mam na koniec przygotowany tak na rozluźnienie, relaks, jeszcze taki, taki chciałbym zacząć temat śmierci z tobą. A jest tylko, że... na rozluźnienie. No, właśnie, tak, wiedziałem, że ci się spodoba. <grym> tylko patrzę, no czas nas goni, więc no, może jakoś tak średnik postawimy, zobaczymy co będzie dalej. Bo chciałem i to też może zacznę od jakiegoś takiego podzielenia się obserwacją. Bo. Dane pokazują, że w zeszłym roku, 2020, naszym kochanym, zginęło, coś tam nie pamiętam dokładnie ale chyba od 50 do 70 tysięcy ludzi więcej niż tam w roku poprzednim. 67 tysięcy, dokładnie z tych danych, które ja widziałem. Tak. tak. I jakbyśmy coś takiego usłyszeli, powiedzmy rok temu, czyli na początku pandemii to wszyscy złapaliby się za głowę i powiedzieli, nie no, to trzeba coś robić, tutaj przeciwdziałać, bo, 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 bo ogromna tragedia i, i w ogóle y, y, to nie do pomyślenia. No, minął rok, y, ta, no, w ciągu tego roku zniknęło miasto wielkości Suwałka, albo no, jeżeli chcielibyśmy być mhm. jakoś memiczni, to Sosnowca, no i... Y, A Sosnowiec memiczny jest, tak? Tak, ale to, to może już po, pozostawię to okay. jakoś potem Twojej, twojej ciekawości. Dotarcie do, do, tego, do tej sfery. I minął rok i nic, w ogóle tego tematu nie ma. I czy to jest jakoś symptomatyczne i powiedzmy związane z charakterem? Współczesnych uwarunkowań, może kulturowych, społecznych, takie unikanie czy wypieranie żałoby i właśnie jakiegoś wspomnienia tych osób. No bo moim zdaniem no, powinniśmy tuż po zakończeniu pandemii jako kraj ogłosić żałobę narodową i jakoś jakoś to, to, to wspomnieć, ale w ogóle nawet nie ma takich takich myśli. Może będzie, może będzie jeszcze jakaś żałoba narodowa, wydaje mi się, że to by było na miejscu. Zdecydowanie tutaj się z Tobą zgadzam, ale myślę też, że wiesz, sytuacja jest specyficzna bardzo, bo, bo my jesteśmy cały czas jeszcze w procesie znowu użyję tego słowa, którego użyłem na początku naszej rozmowy w tym procesie pandemicznym, to znaczy to się wszystko cały czas jeszcze dzieje. Ludzie umierają, poczucie zagrożenia jest ogromne. Nie mówię o tych, którzy uznają, że pandemii nie ma i w ten sposób leczą się z poczucia zagrożenia, tylko mówię o tych, którzy boją się o siebie, o swoich bliskich. No, różne te poczucia zagrożenia się na to nakładają oczywiście. I to jest jakby taka sytuacja bardzo, bardzo głębokiej głębokiego naruszenia poczucia bezpieczeństwa. Traumy, można by powiedzieć, choć to pojęcie też bywa dzisiaj, myślę, nadużywane. I pewną zasadą dość ciekawą odkrytą przez ludzi, którzy zajmują się pomocą osobom cierpiącym na PTSD, to znaczy na zespół stresu pourazowego czyli cały szereg bardzo dotkliwych objawów psychologicznych, które wykształcają się u osób, które przechodzą przez jakąś ciężką traumę. Otóż ci specjaliści odkryli coś, co się wydaje, w takim naszym modelu myślenia o tych zjawiskach bardzo ukształtowanym przez kulturę psychoanalityczno-terapeutyczną, nieoczywiste. Panował bardzo długo, tak gdzieś do lat 80., taki pogląd, że właśnie nawet po, powyżej lat 80. on panował. Może do 90 spokojnie, a i kawałek dalej, że osoby, które na przykład doświadczyły jakiegoś drastycznego zdarzenia, na przykład miały wypadek samochodowy, w którym zginęli ich bliscy, albo osoby, które przeżyły katastrofę World Trade Center, atak na World Trade Center, no słowem ci, którzy właśnie potencjalnie są zagrożeni wystąpieniem PTSD. Że oni powinni jak najszybciej o tym roz rozmawiać. To znaczy, że właśnie należy aktywizować ich do tego, najlepiej od pierwszych momentów po takim doświadczeniu, żeby y, oni o tym mówili, żeby tego nie chowali w sobie, żeby właśnie to przepracowywali y, i mnóstwo grup, y, mnóstwo takich interwencji terapeutycznych tak zwany debriefing na przykład jedna z takich najbardziej popularnych metod terapeutycznych. W latach 80. stosowana zwłaszcza u różnych ofiar, katastrof itd., tak to właśnie miała na celu takie uaktywnienie, uruchomienie znasz taką formułę na pewno, że jest jakaś katastrofa, na przykład komunikacyjna i powiada się jadą na miejsce psycholodzy, którzy będą z ofiarami i z rodzinami ofiar pracować. No i często ta praca polega na debriefingu, właśnie, już teraz coraz rzadziej, ale wciąż jeszcze to się zdarza. I otóż ciekawe jest to, że od wielu lat to zresztą wiadomo, ale jakoś najmocniej zostało to wszystko zebrane do kupy i wyrażone w takich badaniach prowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne po ataku na World Trade Center, właśnie gdzie cały szereg psychoterapeutów i psychologów ruszyło na Manhattan żeby rozmawiać z ludźmi, prowadzić taką terapię na ulicy z osobami, które właśnie to doświadczenie przeszły, które albo widziały atak, albo gdzieś były w, bliskim, w, bliskiej, w bliskiej odległości, albo które tam biegły, bo mają tam na przykład rodziny pracujące, w, czy członków rodziny pracujących w World Trade Center. No, i co się okazało po 10 latach, bo to się w 2011 roku ten raport ukazał. Można go znaleźć w internecie, on jest w całości dostępny także każdemu. American Psychological Association, tam report on 9-11, coś takiego. I właśnie, tam mamy wniosek oparty o badania empiryczne, z którego wynika, że efekt tego jest dokładnie odwrotny. Niż się spodziewano. To znaczy, że te osoby, które były, które były poddawane takim interwencjom terapeutycznym, z większym, były narażone z większym prawdopodobieństwem na rozwinięcie się PTSD niż osoby, które nie były poddawane takim interwencjom terapeutycznym. I to jest coś, co zaskoczyło w dużym stopniu badaczy, którzy właśnie uznawali, że być może jest tutaj. No, jakiś błąd, czy, czy czegoś nie wzięli pod uwagę, i tak dalej. Natomiast no, to ma pewne uzasadnienie w psychologii człowieka, choćby takie, że i teraz się tak uznaje, że pewne sprawy należy na moment bezpośrednio po tym doświadczeniu zostawić. Znaczy, że lepiej o tym właśnie za dużo nie rozmawiać, lepiej tego nie ruszać. Po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach, jak już jest pewien dystans do tej sprawy, to wtedy jakoś to ruszać, bo na razie muszą jakieś procesy naturalne dochodzenia do siebie dojść do, do głosu. I cóż, no tak jakoś to aplikuje do tego, co powiedziałeś, i do tej sytuacji pandemicznej, bo mam wrażenie, że no, jesteśmy pod wieloma względami jeszcze właśnie cały czas w tym w tej mobilizacji, w tym stanie takiego zwarcia sił, zwarcia szeregów, wiesz, że, że, że to się wciąż jeszcze dzieje, to się nie skończyło, my nie jesteśmy w stanie jeszcze się trochę z tym skonfrontować. Oczywiście śmierć w ogóle jest z kultury wypierana i udajemy, że jej nie ma, i ten wirus na pewno o tym mocno przypomina. I na pewno jest tak, że osoby, które straciły bliskich, mają często po prostu naturalną potrzebę takiej rozmowy i, i nie chcą, żeby to ukrywać i tak dalej. I to ukrywanie rzecz jasna, udawanie, że się nic nie stało, no, że to są tylko takie puste statystyki, to jest coś niedobrego. Ale, ale myślę, że na taką rozmowę jeszcze przyjdzie czas. To znaczy, że musi też upłynąć trochę czasu od momentu, w którym to się wszystko wydarza, żebyśmy byli w stanie sobie z tym jakkolwiek poradzić. Czas nam się skończył, więc chętnie bym do tego jeszcze kontynuował, no ale już umówiliśmy się, że skończymy, więc no, korzystając jeszcze z okazji pod koniec, no to będę zaszczycony, jeżeli będziesz chciał wrócić do tej rozmowy w ciągu tam paru przyjemnością. tygodni. Z przyjemnością tak, bardzo że... chętnie dokończę. Dzisiaj po prostu to dlatego, że, że mam kolejne spotkanie i, i tak myślałem, że a mieliśmy trochę kłopotów technicznych jeszcze na początku i to tak. się nam troszkę przedłużyło wszystko. Ale to liczę, że następnym razem będzie sprawniej, także już nie, nie mogę się doczekać i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przypominam. Ja dziękuję. No a Państwa zachęcam bardzo serdecznie do zasubskrybowania naszego kanału YouTube oraz odwiedzenia strony na Facebooku, do której link znajduje się w opisie, a także przypominam, że bednarski podcast dostępny jest w formie audio na platformach streamingowych, do których link również w opisie. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Stawiszyński. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.